takiego skrzypiącego łańcucha, Julka będzie ciągnęła, tak? Będzie kręciła raczej kolbą. Kiedy będzie takie charakterystyczne, głośne chlupanie wodą, wtedy Klaudia, podnosisz wiadro, wylewasz wodę, wtedy wyskakuje hasło niepodległość. Tam masz taki uchwyt do tego wiadra, żeby to było widać, że to jest wiadro, to złap za to. W szczególności podobała mi się wojna, którą przedstawialiśmy z kolegami. Najbardziej na warsztatach podobała mi się opowieść. Byłem ministrantem na ślubie za Teatrem Cieni. Też puszczałem samoloty. Synek Rysio jest bardziej zamknięty i przede wszystkim te warsztaty dały mu taką otwartość, taką ekspresję ruchu, otworzyły go na sztukę, kulturę. Naprawdę to jest bardzo dla mnie cenne. Może się Ani jeszcze ciebie o coś zapytać? Tak, bebe. Przygotowujemy się do sceny.